Cześć, pokażę Wam dzisiaj, jak zrobiłam na blackjacku 10 zł w niecałe 5 minut. Wystarczy stosować się do taktyki, nie trzeba umieć grać. Ja mam taką, że poniżej 15 i 15 dobieram, 16 już nie dobieram karty. Wolę pozostać na stole z 16 oczkami i liczyć, że u przeciwnika będzie za wysoka liczba oczek. I tak, zaczynam sobie zawsze od złotówki, od tej najniższej. Jeśli wygrywam, to super, stawiam kolejną złotówkę. Jeśli przegrywam, to podwajam, czyli 2 złote, 4 złote, 8 złotych. Tylko trzeba pamiętać, że potrafi nas taki blackjack ładnie skasować, dlatego że przy kwocie minimalnej złotówka, a maksymalnej 200, to tych ruchów wcale nie mamy dużo, bo tylko 1, potem 2 złote, potem 4, 8, 16, 32, 64 i 128. Mamy 8 ruchów, 9 już nie pozwoli nam wystawić kwoty wyższej niż 200 zł. Także nie jest to sposób idealny, ale grając takimi małymi stawkami, wiedząc kiedy przestać, to możemy sobie tak ugrywać po parę złotych kilka razy dziennie. Ja na przykład z wpłaconego 250 zł zrobiłam 400 i to sobie wypłaciłam. I tak co jakiś czas sobie dogrywam. Chociaż tak jak mówię, potrafi zzerować. Czasem też mnie i zzerowało. Tylko wtedy ma człowiek taką myśl, żeby się odegrać, ale nie można się temu poddać. Wygrana. Stawiam kolejną złotówkę. Dobieram. 15 to jeszcze dobieram, ale niestety często przy 15 to właśnie jest już przegrana. Dlatego mam tak, do 15, od 16 już nigdy nie dobieram. No tutaj też, dobra, od 16 przegrana, moja wygrana. Tutaj od razu blackjack, także jeszcze większa wygrana. Kolejna wygrana. Takich sytuacji nie lubię. No tutaj akurat pięknie wpadło, ale ogółem nie lubię, bo trzeba dużo dobierać. To znaczy, że będzie dużo kart i duża liczba oczek. 15, no właśnie, to jest ten trudny wybór. Przegrałam, także podwajam stawkę, gram za 2 złote. Dobieramy. Ubezpieczeń nigdy nie biorę. To tam zabiera jakąś dodatkową kasę. Przegrana, czyli znowu podwajamy. Musimy zagrać teraz za 4 złote. Tutaj w takiej sytuacji nie dobieram. Mam do wyboru 10 czy 20. 20 to jest piękna ilość oczek, także nigdy nie dobieram. No ale jak widać, trafił się blackjack, więc i tak przegrałam. To teraz już za 8 zł gramy. 18 pasujemy. No i mamy wygraną. No i tak to wygląda. Mniej więcej. Można tak sobie jeszcze grać i grać. Czasem zerują, bo tych ruchów jest za mało. Czasem się tak właśnie wygrywa, ale jak nigdy nie przekraczam tej kwoty zarobionej, tam powiedzmy powyżej 15-20 na raz, no dlatego, że później komputer się uruchamia i już będzie, cały czas będzie przegrana, tak? Także tak do jakiejś kwoty i po jakiejś godzinie, dwóch od nowa można. Także fajny sposób, żeby sobie czasem coś dorobić, ale nie tak na stałe. Hey.